stoi taka przenośna wojlereczka, która postawiona tu jest pod gołębnik. Pierwszy lęk, ona jest postawiona, dlatego że ja puszczam młode w tym czasie, kiedy mają pierwsze drugie pióro rzucą. I te młodki sobie wywodzą po prostu tą wojlerkę, później ostawiam z boku i one są przyzwyczajone do niej, nie odchodzą nie w ogóle. Ale zawsze puszczam na drugim, trzecim piórku, jeśli młody rzuci drugie, trzecie piórko, ze względu na obloty wdowców, bo później problemy, te młode nie są zachodzić i mam to problem, nie? A tak na wojlereczkę i ten. A tu jest taka druga wojlerka, która stoi obok. Jak pierwszy raz gołębie są wypuszczane młode, to jest ona postawiona, żeby one umiały lądować. Bo jednak to mam za małe te wloty dla młodych i one ten. A tak sobie skaczą po tej wojlerce i tak to wygląda. Ale ta wojlerka super, bo tu dostają kąpiel na tej wojlerce, wszystko przyzwyczajają się do właściciela, do opiekuna. Te młode karmione są z ręki, cały czas oswojone są, bo one cały czas i słońce mają, bo wychodzą na wojlerkę. Nie? Wiesz, jakbyś dzisiaj miał ten wynik, to już pan czas, dzisiaj bym już AIB klasę wiedział. To jest mój szwagier, to jest mój zastępca. Bardzo dobry hodowca. Gdyby nie on, to też by tu wyników nie było, nie? On dużo mi pomaga w papierach. On pilnuje wszystko papiery. Co jest, kurde, każde błędy wyłapuje. Nawet co zrobi prezes Ukrainy, oddziału, to wszystko szwagier wyłapuje. Nie? Zawsze coś, błędy się zdarzają, nie? Do okręgu to już musi, czy do mistrzostw Polski to już musi być perfekcyjnie zrobione, tak. Nie może być żadnych błędów. Każdy odpowiada, wtedy... kolega odpowiada za sprzątanie, ja za karmę, tu szwagier odpowiada za papiery, nie? Taka spółka. Będzie ciężko, jutro będzie ciężki, to wiesz, 20 stopni plus, lepiej jest z wiatrem, jak taki upał, nie, no bo widziałeś co było ostatnio to. Ale może się uda. Było 22, 23 stopnie, ale wiesz, no było spokojnie. Trzeba wierzyć swojej gołębie, myślę, było 16. Że one poradzą sobie. Nie? No już była, pamiętam ten upał kiedyś taka 26-22, nie, co mówić. Siadła, nie mogliśmy ją poznać, ale była jedyna w pierwszy dzień. Tak. I jutro też będzie parę ptaków, zobaczycie. Kolega Kazimierz Latawiec, wielokrotny mistrz w różnych kategoriach, zaprezentuje nam sprawność swoich gołębników. Tu jest taka szafa na samice wdowy, które zaczynają się lizbikować albo tam parzyć się między sobą, no bo to ten sam problem ma każdy hodowca, który dobrze leci. Sam to wymyśliłem gdzieś tam na zachodzie pod lądołem. One są tu karmione, pojone i każda skakuje do swojej celi. Która nie umie, to ja jej pomogę kijeczkiem, albo kilka razy ją włożę i ona sama, nie? Wskakują do środka, po oblocie rano, są zamykane. Zamykane sobie, spokojnie siedzą. I żeby nie denerwowały się, bo ja czasami jak ktoś przychodzi, czy sprzątam, to one są zasłonięte. Siedzą do godziny 18. Za 10:18 otwierane jest to. One są tu 10 minut pojone i otwierane na oblot. No, które są, jak są te samiczki, napiją się wody, są wypuszczane na oblot, nie? I tak, żeby szybkim sposobem, jest to otwierane, tak, one tu wyskakują tędy, nie ubijają się, nie, nic w ogóle, nie ten. Jest to szybko, bo wiadomo, każdy się śpieszy, nie? Każdy ma pracę, ma zajęcie, a z gołębiami, wiadomo, trzeba jak najszybciej, nie? W taki prosty sposób. Po oblocie każda samiczka wskakuje do swojej celi, tam, gdzie miała jajka. Gołębniki mam bardzo wąskie, dlatego że ten gołąb musi się oswoić z ręką. Ja go biorę delikatnie z półki, on się nie boi. Jeśli gołębnik jest duży, ten gołąb lata, ucieka. On ma spokojnie siedzieć tak ten, o zobaczcie. Państwo, o. On wchodzi do tego, on ma broni. To jest jego terytorium, to jest jego mieszkanie. I on tu cały czas jest, nie? I on przychodzi do tego. Teraz są miski, dlatego że samiczki są na locie, nie? I nie wykładam, jeśli samica idzie na lot, miska zostaje w tym, przychodzi, dobrze po locie, 10 minut, tam pół godziny, rozłączam, nie? I tak mówię, to są bardzo funkcjonalne te gołębniki, dla mnie akurat, bo zawsze się śpieszę, bo wiadomo, firma, ale są małe i trzymam parę gołąbków, jest tu na 16 miejsc, a w ogóle mam 2, 4, 7 gołąbków. Kiedyś trzymałem więcej, a teraz nie ma potrzeby, nie? Tu mam roczne. Chociaż ten ciężki był sezon, nie nagubiłem dużo, bo samczyki w tym roku są oszczędzane ze względu na ciężką pogodę, ciężkie warunki, w ogóle wszyscy koledzy wygubili. Praktycznie samce u mnie
dam jakieś 5%, jak zgubiłem to góra tych samczyków, nie? I zostaną one typowo na drugi rok już. Bo roczny samczyk u mnie troszeczkę zostaje mniej, jak ja to mówię, martretowany na lotach, nie? Samica cały program robi, ale samczyk na maratony nie wkłada. Z dołu wpada przez tą siatkę, tam są takie porobione, żeby po prostu śniegu nie nawiało, nie? I zima, lato, to jest wszystko otwarte. I powietrze cały czas zasysane jest. Do góry wędruje przez tą siatkę i w lewą stronę. I z tej strony tak samo jest nawiew w powietrze. I z boku pod oblotami też jest właśnie, są takie otworki, które powietrze jest. I jest super cyrkulacja powietrza, nie? Nigdy mi jeszcze tu nie zachorowały na jakąś tam, że tam z oka jakiemuś gołąbkowi, że tam jakaś ornitoza czy coś. U mnie tego nie ma. Tak, tu gdzie jest otwarty dług, to są gołębie na locie. Miski powkładane są, czekają na powrót gołębi, które jutro będą przelatywać, nie? A tu są roczne gołąbki, które samczyki, które już one wylatały swoje w tym roku, zostają na zimę już typowo, nie? Także tyle zostaje samczyków, też jest duży gołębik na 16 miejsc, a jest w sumie 7 samczyków, 7 par. I co z tego jeszcze będzie, coś na pewno urwane, bo nie może tyle być na zimę, nie? Na zimę mi musi 40 parę gołębi zostać. Chyba. O tym samczyku? No. To jest roczny. Ja tu mam wszystkie gołębie, które są do lotu, to jest krzyżóweczka. Najlepiej ta krzyżówka właśnie jest genetycznie i ona mi dobrze lutuje. Nie są jakieś czyste gołębie, nie? Na przykład moje gołębie skrzyżowane na inną jakąś linię, nie? I to mi właśnie bardzo dobrze jest lotowane, jest nie ten, nie? To mam też nową taką linię full try, wprowadzone na moje ptaszki, nie? One trochę płoche, dlatego że przy nich cały czas chodzi opiekun. I oni po tym opiekunie po głowie mu chodzą, a ja rzadko przebywam. Może hodowcą jestem, no ale z braku czasu no nie mam, tak, nie mogę poświęcić dużo. Tu mam zrobiony taki gołębnik, przystosowany jest do czystych par, bo czasami na gołębniku zdarza się, że samiec niebieski, samica niebieska, a gołąb wodzi czerwony. Bo samica przy pierwszym jako przy drugim gdzieś tam kurde usiądzie, drugi ją naparzy i wszyscy mówią, że jest czysty gołąb. Nie jest to prawdą. Ja to trzymam każdą parę osobno. Do zniesienia jajek. Zniosą jajka, wtedy otwierana wojlera jest. Mogę zaraz pokazać. I one wywodzą sobie na ten, ale do zniesienia jajek one są zamknięte razem. Są pojone, wszystko w tym duku, takim dużym. Nie? One mają tu swobodę, mogą sobie rozprostować skrzydła. I to wiem, że to jest ta para czysta. Jak czysty drugi, to czysty. Jak czysty latawiec, to czysty, nie? Nie ma, że ktoś tam po prostu jakiś inny kolor mi wyjdzie albo coś. I, bo później nie wiadomo skąd tego nie leci albo nie daje tych młodych, bo no nie wiadomo skąd, bo drugi naparzył, nie? No bo tak się zdarza przy samicach. U ludzi się też zdarza, że żona zdradzi męża. Tak, dlaczego jasne. U gołębi może się nie zdarzy, że zdradzi samczyka, nie? Tak to jest. A tu jest stuprocentowe. Tu mam na 6 par takich tak porobione w duki, one są otwierane do góry przy wypuszczeniu i wtedy sobie wychodzą na wojlerę i wtedy wiem, że jak ktoś kupił ode mnie na przykład czyste, to jest czyste, że ja się nie powstydzę, że za rok czy się spotkamy czy za ten i pomyśli, że nie sprzedałem mu czysty. To jest to procesowo. Tu jest właśnie czysta para werbrugenów, nie? To jest jeden z najlepszych samczyków, jakich na dzień dzisiejszy mam. To jest 2000 rok ten gołąbek, nie? Czysty werbrugen. Bardzo dużo lotników mi dał. Tam w kilka czołowych miejsc w Polsce jego dzieci zajęły, nie? On jest już kilkanaście lat pod wojlerą. Także, że matka została wypożyczona z Niemiec od księdza, bo została wypożyczona do tego, myśmy się zamienili, on mi dał inną i ta została, ale ze względu na że nie mam do niego samicy, to wypożyczyłem od tego księdza, nie? I on ma bardzo dobre gołębie, ten ksiądz, nie? Dużo, pół Zgorzelca, pół województwa praktycznie ma od niego gołębie, od tego księdza, nie? Przy każdym gołębniku mam wojlerkę metr na metr, które gołębie się kąpią i odpoczywają sobie na tej wojlerce. Każdy jeden gołębnik, żeby po prostu nie tej wody gołębie nie nalewały w gołębniku, żeby nie było niezbędnej wilgoci. Są to na zewnątrz. Jest ciepło, gołąb się wykąpie spokojnie, wysuszy się, odpocznie, nie? I każdy jeden gołębniczek ma taki zrobiony taką wylereczkę, nie? Kiedyś stosowałem to w gołębniku, ale to nie zdawałem egzaminu, dlatego że wody wszędzie, kurde, gołębie, ja mówię, kąpią się,
rozlewają wodę, później trzeba sierać i ja to dużo czasu zajmuje, nie? A tu mam wylereczki porobione z boku i to uważam, że to super jest. W tym gołębniku zostały mi gołębie, które zrobiły A-klasę. Im niepotrzebny maraton jest, nie? Bo niepotrzebne jest eksploatowanie tego gołębia. Już jest ostatni lot i one już co miały zrobić, to zdobyły i zrobiły i zostają na drugi rok, nie? I to są taką typowo sprinterzy, nie? Też ich nie ma dużo, bo tu jest kilka pozamykanych. Tu mam dlatego zamknięte, bo te gąbki później jak przychodzi z lotu sąsiad, to ten gąbek wskakuje do niego i biją się. Niepotrzebnie, bo tamten zmęczony, a ten jest niezmęczony i później niepotrzebne lanie dostanie ten zmęczony gąbek. A także przychodzi, ja mu otwieram, on chodzi sobie do tego, najpierw się napije wody, zje, wskakuje do duka, dostaje samicę i siedzi z tą samicą. I zaraz po takim długim locie, bo to już ostatni lot, nie puszczam w pary. Gołębie odpoczną tydzień czasu, dojdą do formy, do siebie i są pewne i wtedy je paruję. Wtedy robię selekcję i wszystkie gołębie zostaną już na zimę, które uważam, że to są najlepsze. A te, które nie zdają egzaminu, trudno, muszą odejść. Tu mam gołębniczek typowo dla wdów, które cały czas są oddzielone po lotach, same siedzą. Ale nie jest to dobry gołębniczek, dlatego że te wdowy po czasie są dobrze karmione i one zaczynają się zwilkować. W Belgii jest to praktykowane tak, że samiczka do samiczki, jeśli siedzi, ona dziobem nie tego, nie paruje się, nie? A z dołem ona nie może ten. Ale to nie, bo znajdą zaraz kąt gdzieś tam i zaraz się parują i jajka i wtedy one w ogóle nie lecą, nie? Jest lepszej tamten ten pierwszy, który pokazywałem. A tu mam samiczki te, które nie mają skłonności do parowania. Nie ma ich dużo i one też mają wolereczkę, tam są kąpane co poniedziałek, dwa razy w tygodniu nawet, jeśli upał jest, nie? I tak sobie siedzą, nie? I tym to jest przegrodzone, żeby ona jedna do drugiej po prostu się tam po prostu nie brała w parę, nie? I uważam, że nie są stuprocentowe, ale te samiczki wynik mają. Tak myślę, to wystarczy dla nich. Tu mam taki specjalny gołębniczek, który jakieś nowe pary jak składam, wychodzą młode, później jako roczne i one w tym gołębniku. I one są od początku do końca testowane. Nie ma, czy to lot krótki, czy długi, czy średni, czy maraton. One mają lecieć, nie? Nawet tutaj ściągałem takiego radiostetę, sprawdzał mi i żyła wodna. Mówi, panie, tu panu nigdy gołębie nie polecą. Nie jest to prawdą, bo te gołębie lecą. Nie wszystkie, bo by było za dobrze, nie? Ale nie ma to różnicy, czy jest ta żyła wodna, czy nie. A akurat ja mieszkam na takiej górce, no i ta żyła jest, nie? I te gołębie, tu jest roczniak, który nie poszedł, bo naprawdę wyśmienili mi lata. I on został już, bo już mu wystarczy tych lotów, nie? A te resztę roczne, wszystko poszło na lot, na maraton, na 750 km. No i ten gąbek też właśnie, to już jest 2009, on ma wylatane dobrą kategorię A. A nie będę zdradzał, bo wiadoma sprawa, konkurencja, jeszcze nie ma wyników, za dwa tygodnie będą wyniki, to można powiedzieć, ile ma. Ale bardzo dobry wynik ma w kategorii A, ten gołąbek niebieski. Też ich nie ma dużo. To jest kilka tych, nie? Po prostu, bo to też jest tym związane, że tych półek mam więcej, bo później motywuję. Otwieram, zamykam, wkładam samice i przed lotem motywuję te gołąbki. Bo to nie sztuka rzucić gołębia do gołębnika i złapać go, on ma przyjść. To nie tędy droga, on przyleci raz. Ale to nie... W połowie lotów już tego gołębia trzeba motywować, bo on dorobił ten konkurs, ma na przykład super 2 i żeby złapał trzeci, musi być motywowany. A niektórzy hodowcy właśnie błąd mówi, że on mnie sparze, on ma jajka, on poleci. Poleci, ale jaki koeficjent złapie? I do czego mu ten koeficjent potrzebny jest, nie? A teraz, żeby wygrać, żeby ograć konkurencję, musi być szpica. Bez szpicy nie ma szans. Jeszcze u nas jest w ogóle to GMP. To GMP to jest, to uważam, że to troszeczkę nieporozumienie, bo dużo się gołębi gubi, nie? Trzeba gołębie produkować na takie alerunt, żeby wszystkie trasy, jak poleci wyśmienicie wa, to ciężko mu złapać maraton. Albo odwrotnie, jak ma super w maratonie, to nie poleci wa. No ale byłem kilka razy mistrzem, wicemistrzem Polski i jakoś mi się udało to zrobić, nie? I mam takie właśnie uniwersalne gołębie. Nie wszystkie, ale większość gołębi mam, które sam je stworzyłem, sam je wychowałem, nie? Te gołąbki. No w tym roku już mamy inną kategorię, już się wszystko zmieniało, bo już mamy mistrza A Polski, mistrza B, mistrza C, no i to GMP, nie? Ale to GMP jest ciężko, bo dla takiego młodego hodowcy to ciężko zrobić GMP, no bo ten gołąb naprawdę musi lecieć wyśmienicie, musi wszystko, nie? A to jest problem, nie? I dużo się zniechęca i za to młodych ludzi nie mamy. Uważam, że coś z tym trzeba zmienić, bo dużo młodzieży na mnie, bo on
kupi gołębie, poleci raz i uważa, że mistrza zdobędzie. Nie, nie, nie ma szans. No nie ma szans, nie? Musi kilka lat te gołębie... Gołąbka swojej hodowli, który był wkładany na 1300 km, nawet tam z hakiem. Chyba cała Polska lotuje, jeszcze konkurs trwa. Już około tygodnia. Francja, z Paryża. 1300 z hakiem jest do nas, bo tam Polska chyba podzielona jest na strefy. I ten gołąbek mi właśnie przyleciał pierwszy, nie? Dałem 3 gołębie, 2 mam. Samiczka i samczyk. Samiczka jest na wolerze, a ten samczyk właśnie mi... Także jak zgłaszałem tego gołąbka, to był 6. Nie wiem, jak tam w ogóle dalej będzie, bo to każdy rejon ma swoje punkty zgłoszenia i nie wiem, jak to w skali Polski, nie? Ale z tego, co tam z telefonu, że będzie wysoko, nie? Bo tam Warszawa i inne strony Polski nie mają w ogóle gołębi, nie? Także zadowolony jestem z tych gołąbków, bo to jest gołąbek 2010. No i tu zostały 2 roczne, które samczyki, które bardzo dobrze mi też się spisywały w tym roku, nie? I też mam tutaj 6 gołąbków na tym gołębniku. Gołębnik obszerny, duży. I może pomieścić 16 gołębi, a jest mało. Bo przepełnienie może być, nie? Ja je wtedy motywuję, wtedy one ten. I tak samo wylerka jest przy każdym wyjściu, jest dorabiane. Tak to wygląda. U mnie karmik zawsze po nakarmieniu wisi. To jest karmik plastikowy, to jest dużo błędów też, bo niektórzy ten różna pleś siada na ten, a to wymywam, niech nie mam czasu, to nawet na noc wystawię na deszcz. Rano tylko go przyjadę szczotką i on jest cały czas czysty i żadna bakteria, nic się nie ten, bo czasami ja jestem zwolennikiem wszystko nakarmę, dawania wszelkie medykamenty, wszelkie witaminy, wszystko u mnie jest nie do wody, nakarmę. Uważam, że go on szybko zje i że to jest dobre. W takiej temperaturze jak dzisiaj 35 stopni, to by to wszystko normalnie puchło, nie? A tak moment i zjedzone i wiem, że ten gołąb nie zachoruje, nie? I dlatego jest karmnik i mam plastikowy. Ten gołąb jest wychowany u mnie, który matka została zakupiona z Belgii. To jest taka nowa linia u mnie, była testowana. To jest gołąb z linii Full Trya na moje gołębie, na te latawce. I on leciał w tamtym roku cały program u nas i został włożony na Londyn. Na Londyn do nas to jest 1500 km. Włożyłem, bo to liczył się 8 gołębi, 3 gołębi i pierwszy gołąb. Ja dałem 5 gołębi, miałem pierwszego gołębia i pierwszą serię. I ten gołąb właśnie w tej pierwszej serii był. I w tym roku włożony był na Le Mans, też 1300 km. I też zdobył konkurs i jest ten... Nie wiem, czy go przeznaczyć, właściwie na drugi rok myślę go chyba przeznaczyć pod wojlerkę, bo on tyle mi wylatał, ten gołąbek i cały program u mnie i jeszcze teraz robił ten 1300 km, to myślę wystarczy, nie? Jest pewny ptak, nie? Także dużo chwały mi przyniósł, dużo radości, bo pierwszy siada i... To są roczne. Te gołębie z gumą, które były dawane, lotowane w Czechach, to był lot też z Francji. Boże, zapomniałem nazwy tego lotu w tym, ale one były lotowane w Czechach. Bo ja tu blisko do Czech mam 30 belgiometrów i wkładałem taki prywatny lot. I też mi zajęły konkurs, ale tam jeszcze nie jest wszystko obliczone, bo to nie obliczone, ale Czesi to inaczej troszkę mają, nie? Jak ich w ogóle mało jest. W dolnej części pomieszczenia kolega pobiera karmę dla gołębi. A górna część jest przeznaczona na gołębnik rozpodowy, gdzie jest połączona z dużą wolierą. Oddzielane, bo tu siedzą oddzielone na zimę. Na dole siedzą samiczki, na górze samczyki. Jeden dzień wypuszczane są samice, jeden samce. Cały dzień. I tak mają, to jest kąpiel, to jest wszystko, to mam swobodę, to wolera jest duża. Całą zimę, tak? Całą zimę. I tu nawet w tym roku wypożyczyłem takiego Jansena, którego miałem. To jest 93 rok. Tu nikt nie wierzył, że jeszcze gołąb jest płodny, nie? Ale już tak chwiał się na nogach. Wypożyczyłem go szwagrowi do Niemiec, tego gołąbka, bo ja od niego też tam czasami dostaję dobre gołębie i wypożyczyłem tego dziadka. Nie?
Ale musi sam być zamknięty, wtedy jest prawdopodobieństwo, że się zapłodzi, nie? Bardzo wiekowy gołąbek już tutaj jest. Chyba w tym rejonie naszym to chyba najstarszy gołąb jest, nie? Paczka jest, nie? No i mam tu kilka par czystych gołębi. Czyste Verbruggeny, czyste Kopmany, mam czyste Herforty, nie? A co mówić, na przykład trzeci, u góry, na tej listwie, to są gołębie od mojego kolegi, Bosman Gebors, nie? To są z Belgii. Jego gołębik oparty jest na gołębiach Jostony, nie? Ewentualnie coś co roku coś tam dorzuca do tych gołąbków. No i oczywiście dla mnie przyrodzi pomaga mi. Ale te gołębie super się spisują u mnie w krzyżówkach z moimi gołębiami, nie? Nie ściągam innych gołębi, bo nie próbowałem, a to już mam wypróbowane gołębie. Zawsze jak coś przywiozę do niego, zawsze mi coś tam się z tych gołębi uchowa do lotu, nie? Jakiś as, jakiś... no coś tam wychodzi z tych gołąbków, nie? Próbowałem inne gołębie kupić na zachodzie i wprowadzić, ale to nie zawsze się uda, nie? To nie jest taki prosty sport, że coś się kupi i na 1000% i już wyjdzie as. To by było za szybkie i za dobre, nie?